może pani opowiadać no, różne rzeczy, że są przepisy, że coś działa, że coś będzie, ale to naprawdę nie działa. Jeżeli my dzisiaj rozmawiamy z panem prezydentem Jaworzna i z Tauron Ciepło, jakie powstanie źródło ciepła w Jaworznie, które ogrzeje mieszkańców, no to rozkładam, praktycznie jest tylko biomasa. Nic innego w tej chwili się albo nie opłaca, albo nie wolno. Tak? Gazu się nie da, prądem grzać, ale to pani dopiero mówi, że to może coś będzie i tak, technologia power to heat, że ona dopiero będzie wdrażana. Węgla nie wolno. To z czym my będziemy ogrzewać tych ludzi? Pani minister, pani tam naprawdę dzisiaj stoimy przed decyzjami inwestycyjnymi i kompletnie nie ma nawet za bardzo w co i jak inwestować, żeby to było zgodne z no, wymogami czy naszymi celami klimatycznymi. Problem jest ogromny. Na Śląsku on jest jeszcze większy, bo to wszystko jest skomasowane, przestarzałe w jakiejś mierze, na pewno oparte dzisiaj o węgiel, ale też nie ma tych przestrzeni do chociażby tego typu pomysłów, które tutaj pani przedstawia. Więc ja błagam panią, żeby pani nie mówiła, że te postulaty, że one albo są wdrożone, albo za chwilę będą, albo są niepotrzebne, bo to są postulaty, które przedstawiali praktycy, właśnie przedstawiciele z Tauronu, przedstawiciele innych elektrociepłowni, spółek, które są podległe Skarbu Państwa. To oni krzyczą, to oni mówią, że ten system po prostu nie działa. Nie działa, a wymogi, przepisy prawa powodują, że dzisiaj musimy, że właśnie wypowiadane są umowy, bo już na węglu kompletnie się nic nie opłaca, a wymogi są takie, no to budujmy nowe, tylko jakie? Po prostu nie ma w oparciu o co postawić tych nowych źródeł, które w Rybniku być może już po której zmianie może będzie gaz. Chociaż gaz też pani mówi za chwilę nie będzie trendy, ale na przykład w Jaworznie nie ma gazu, nie da się podpiąć gazu. No to tylko biomasa. No już widzimy te pociągi z biomasą czy statki, które muszą przypłynąć, no bo też tych łupków w Polsce odpowiedniej ilości nie znajdziemy. Więc bardzo proszę panią minister o to, żeby nie potraktowało tych postulatów czy tych rzeczy, o których piszemy, jako fanaberię, tylko to są rzeczy, które są nam niezbędne, potrzebne teraz, pani minister, teraz do tego, żeby podjąć decyzję i zabezpieczyć mieszkańców w dostawie ciepła. Dziękuję.